Halo, halo, witam wszystkich po ogłoszeniu wyników. Gratulacje wygranym. Informuję, że wszyscy wygrani się zgłosili po nagrody, więc wysyłka do końca marca będzie. No i drugiego losowania nagrody nie będzie. A muszą te psy poszaleć, muszą. Dzisiaj taki filmik, taki o sobie. Bo jeżeli chodzi o trwalnik, to jeszcze nie mam zbytnio dużo czasu, żeby go dokładnie pomierzyć, żeby wam podać dane, ale tym się już zajmiemy niebawem. Dobra, przechodzimy do kur, więc widzimy się za chwilę. Brakmy jednak na wybiegu. Nie no, takie słońce, więc szkoda by było ich nie wypuszczać. Ja w ogóle dzisiaj z rana miałem mały maraton, bo musiałem złapać kogutka na rosół. Ja go nie zabijam. Znaczy ja nie zabijam ogólnie. Ja od tego mam, że tak powiem, ludzi, bo ja tego nie zrobię. Ja tylko skupię, ale akurat ten jedzie żywy do kupca. Więc tak to bywa. A ten Franca prawie, że mnie nie zadziobał za to, że akurat złapałem koguta, bo zrobiłem to przy nim. A on jest taki trochę, że jakbym mógł, to bym ci zrobił krzywdę. Mały gówniarz był taki fajny, oswojony, teraz to jest, normalnie się zrobi mały Hitler. O Boże, co ja powiedziałem? Przepraszam. To wycinijmy, tego nie było. Ogólnie jest strasznie taki, że nawet nie dotykaj i nie dotykaj żadnej kury, która jest w tym kurniku. Naprawdę tak robi. Przy każdym dotknięciu jakiejkolwiek kury, ta łajza zaczyna biec. No ale cóż, takie kury bywają. Tu widzimy moje kochane kurki ozdobne. Mój pańcio wielki się jest trochę, powiedz, zrobiłeś się trochę, już jest ci lepiej całkowicie de facto. Co, biegną, biegną, ale co, podejść nie podejdą tak blisko, co nie? Ty, o, tej, o, już musisz pokrzyczeć, co nie? Kaczuszki stawek mają wykopane, bardzo się im to podoba. No i nie ukrywam, korzystałem z tego i to mocno. Jajka zaczęły mi wzrastać, ilość jajek zaczęła mi wzrastać, jest wszystko jak w najlepszym porządku, więc bardzo mnie to cieszy. Czyli okres jakby ich, jak to się mówi, lenistwa zakończony. A tu widać, cała banda pozostała sobie siedzi. O, tu jeszcze co nieco mi tam sika, ale jak ja to mówię, ja to nie panikuję. Maluszek rośnie, a tu panienki siedzą, ponieważ jej koguty gonią. Tak jak ja mówiłem, w przyszłym tygodniu już wszystko pozamawiane, słoma przyjechała, ziemia okrzemkowa czy krzemkowa przyjedzie, wapna gaszone też, więc zaczyna się wielkie malowanie i sprzątanie, czyszczenie. Mam 2 dni, żeby to zrobić, tu będzie wszystko, dosłownie wszystko czyszczone, dosłownie i to mocno, żeby po prostu już przygotować kurnik na wiosnę. O, widzę, że nie ma sensu za bardzo stać, bo tu słońce świeci, niesamowite, tu siedzą. My wyjdziemy na dwór. Tak jak też mówiłem, będzie następny konkurs przy 1500 subskrypcji, więc do działa, moi drodzy. Bądźcie aktywni. I tyle. Pozostaki po was serdecznie pozdrawiam.